Nieważne w co wierzysz, ważne, żebyś był dobrym człowiekiem. No świetnie, tylko co to znaczy być dobrym człowiekiem? Bo jeden powie, że dobrze jest być pracowitym, a drugi, że dobrze jest dostawać pieniądze za sam fakt narodzenia się. Jeden będzie ze swoich bogactw udzielał innym, a drugi będzie innym bogactwa zabierał po to, żeby rozdawać je według zasad sprawiedliwości społecznej. I każdy z nich będzie miał się w swoich oczach za dobrego. Jednak obydwaj jednocześnie dobrzy być nie mogą. To Bóg postanowił, co jest dobre, a co złe. I istotne jest, jacy jesteśmy w Jego oczach, a nie w swoich. Bo to nie my będziemy sądzić Boga, ale to Bóg będzie sądził nas.